Drodzy Państwo, oczywiście pierwszym naszym gościem spotkań w ramach drugiego Europejskiego Forum Teatralnego jest dyrektor Polskiego Teatru imienia Jana Kochanowskiego. Panie dyrektorze, witając się, jednocześnie przyznam szczerze, że zazdroszczę, że panu udało się ściągnąć taką liczbę tak zacnych gości z tylu krajów, aż około 50. Ale to wcale nie jest takie łatwe i takie proste, bo wydawałoby się drugie forum i jak to się stało, że trafia do Opola, do Polskiego Teatru i na dodatek Opolskiego? No można zazdrościć, ale oczywiście jest tak wiele działań logistycznych i przygotowań, że oczywiście cały zespół nie śpi po nocach, ponieważ wydarzenie ma miejsce na wszystkich scenach i na całym foyer. Jak to się stało? No jako pierwszy teatr w Polsce przynależymy do grona European Theatre Convention. To jest konwencja, która zrzesza ponad 50 parę teatrów z ponad 30 krajów Europy. Wiele lat temu, kiedy zostałem dyrektorem, zacząłem myśleć o poszerzaniu kręgu, nie tylko jeśli chodzi o prezentowanie naszego teatru poza region opolski, ale również i krajowy. I wówczas to zacząłem starania do tego, by przynależeć właśnie do tak prestiżowego grona. To są głównie teatry publiczne, jest to sieć zrzeszająca największe teatry w Europie. I rzeczywiście niespełna 4 lata temu w Amsterdamie podpisaliśmy umowę z ETC. To się odbywa drogą głosowania, czyli wcześniej musi prezydent i cała komisja przyjechać, żeby zobaczyć, czy to miejsce jest na tyle prestiżowe, tak? Żeby spełniać warunki przynależenia do tego grona. No i zaczęliśmy rozmowy oczywiście o tym, żeby któregoś pięknego lata lub wiosny zaprezentować również nasz teatr, a ponieważ wzbudzamy coraz większe zainteresowanie ze względu też na bardzo różnorodny repertuar, bardzo na szerokie działania, na dynamiczne działania, ale też na bycie na festiwalach wielu, również międzynarodowych i na repertuar, który jest nie tylko eklektyczny, ale który porusza bardzo ważne tematy. Ale też sam budynek, który po odnowieniu wzbudza podziw. W związku z tym mniej więcej rok temu Komisja Europejska zdecydowała się, że następne forum będzie właśnie u nas, z czego się cieszymy. I oczywiście mamy wiele przygotowań, wiele ukropu, ale się bardzo cieszymy. I po mniej więcej jeszcze od tamtego momentu, pół roku przygotowań, zaczęły się rozmowy z Komisją, Departamentem Kultury Unii Europejskiej, kiedy to zdecydowali się, że również drugie europejskie forum będzie w tym samym czasie w Opolu. Panie dyrektorze, to też zupełnie inna rzeczywistość i teatru, i w ogóle nasza rzeczywistość. Jak pan mówi o tych 4 latach wcześniej, wstecz, znajdowaliśmy się w zupełnie innej rzeczywistości społecznej, kulturowej. No a przede wszystkim tej, która była przedpandemiczna i przedwojenna. To kolejne chyba takie ogromne wyzwanie, bo chyba o tych wyzwaniach teatru przede wszystkim Państwo rozmawiają podczas tego forum. No tak, rozmawiając o przyszłości teatru nie sposób nie wspomnieć, w jakiej rzeczywistości się znajdujemy i w jakiej się znajduje też kondycja teatru europejskiego. On poza oczywiście pewnymi aspektami ekonomicznymi, mentalnymi specjalnie się nie różni, to znaczy wszyscy mamy bardzo zbliżone problemy. Problemy z tym, jaki repertuar prezentować w dobie postpandemicznej, jak rozmawiać z widzem, ale też jak przygotowywać systemy teatralne po to, żeby widz czuł się również bezpieczny. To są tematy, które nie tylko są rozważane w dobie postpandemicznej, ponieważ właściwie my ludzie teatru cały czas na bieżąco myślimy o tym, jak przedstawić jak najszerszą ofertę naszym widzom, niezależnie od tego, czy to są teatry lokalne, czy międzynarodowe. Natomiast rzeczywiście ten dzisiejszy świat postpandemiczny, gdzie zmienił się odrobinę widz, zmieniła się nasza mentalność przede wszystkim. Inaczej podchodzimy w ogóle do wielu zjawisk. Niektóre osoby boją się przyjść do skupisk takich dużych, na przykład jak teatr, który ma ponad 1000 miejsc na różnych scenach. Ale też zmieniła się w dobrą stronę, mianowicie to oko widza stało się bardziej uważne, bardziej wyczulone, ludzie są spragnieni bardziej kontaktu i rzeczywistej rozmowy. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, że teatr stał się takim miejscem, kiedy w dobie tego, co się dzieje na świecie, multimediów, przesytu informacji, można rzeczywiście odrobinę odciąć się od świata realizmu i na chwilę się skupić, pomyśleć o sensach, bo to jest nam dzisiaj najbardziej potrzebne w życiu. Panie dyrektorze, kiedy jesteśmy w mieście, w którym to język teatru stał się tak uniwersalny, dzięki oczywiście działaniom mistrza Jerzego Grotowskiego, czyli drugiej połowy ubiegłego wieku, i teraz ten język, jak się zmienił, jak się zmienia i jak pokazać
to dziś w XXI wieku, kolejnej dekadzie tego wieku, to czym Grotowski zachwycał tyle lat temu i ten uniwersalizm języka teatru, tak jak pan powiedział, może się znajdować wszędzie, tu w Opolu, tak jak nie wiem, i na końcu Europy w Lizbonie. Grotowski rzeczywiście zmienił język teatru. On, dla tych, którzy nie pamiętają, przede wszystkim zmienił relacje między widzem a aktorem. On umieścił wszystko w małej puszce, wymieszał widzów razem z aktorami i od tego momentu narracje w całym świecie, nie tylko w Europie, rzeczywiście się zmieniały, myśląc o tym, jak bardzo w różnorodny sposób można traktować te relacje między widzem i aktorem. No nie sądzę, żeby w dzisiejszym świecie taki drugi Grotowski mógł sobie pozwolić na takie zjawisko, żeby gdzieś w małej miejscowości, w jakiejś małej przestrzeni móc egzystować. Mamy inny świat, XXI wiek. Pamiętajmy, że on był w dobie, kiedy nie było nie tylko internetu, ale gdzie nawet nie mieliśmy messengerów żadnych, ani nie wiem, telefonów komórkowych, prawda? Czyli no to był kompletnie inny świat. Dzisiejszy świat, również teatr też do tego świata się dostosowuje, dzisiejszy świat wyprzedza nas, życie nas wyprzedza, ale teatr stara się nie tylko ścigać, jeśli chodzi o narzędzia, którymi dysponuje, ale przede wszystkim, wydaje mi się, to co jest najważniejsze w rękach tak zwanych ludzi teatru, to w sposób uważny prowadzić dyskurs z tą rzeczywistością, czyli mówiąc wprost, być bardzo komunikatywnym i wyczuwać mentalność i czuć, jak zmienia się nasza rzeczywistość, jak można dialogować z tą publicznością. Więc to, co jest najważniejsze w narracjach teatralnych, to jest znaleźć odpowiedni klucz do dialogu z tym widzem tak naprawdę. No i właściwie tutaj dochodzimy do sedna, czyli jak podczas tego forum będzie chciał pan i pańska ekipa pokazać ten teatr nasz opolski, bo przecież te spektakle znajdą się w tej formie anglojęzycznej również do pokazania i jak... Tak jak sam pan powiedział, zachwyt budynkiem, ale zachwyt też sztuką, czy w ogóle polską sztuką teatralną na tle Teatru Jana Kochanowskiego. Co będzie pan chciał szczególnie eksponować gościom z tych 50 krajów? No muszę następnie powiedzieć, że teatr w Polsce ma się bardzo dobrze w sensie narracji i jakości wykonania młodych twórców, szczególnie, którzy są bardzo ambitni. I w ogóle się nie ma co wstydzić tego, żeby zaprezentować nasze sztuki tak wielu gościom, prestiżowym gościom z Europy. Ale przygotowaliśmy repertuar, który jest skrajnie odmienny. Czyli na każdej scenie właściwie prezentujemy inny rodzaj języka narracji, estetyki również i myślenia o teatrze. Więc tak, na scenie Modelatornia będzie to niemalże taneczny, prawie że bez słów, Dance Macabre Renaty Piotrowskiej Alfred. Na scenie Bunkier młodego reżysera Coś Pomiędzy, to jest właściwie gatunek pomiędzy musicalem, a takim ambientowym, a psychologiczną sztuką. Na dużej scenie zaprezentujemy w mojej reżyserii Badania ściśle tajne, to jest dyskurs o współczesnej etyce. Natomiast mamy jeszcze jedno przedstawienie, piąte rano, to jest spektakl gościnny ukraińskiego zespołu, pań, które tuż po opuszczeniu Ukrainy w województwie śląskim skrzyknęły się i zrealizowały przedstawienie o ich doświadczeniach właśnie, pierwszych doświadczeniach wojny. Więc mi się wydaje, że jako gospodarzowi kraju, który jest najbliżej właściwie Ukrainy, naszym obowiązkiem jest też zaprosić twórców i wspierać ich działania. Tak, zwłaszcza, że ta zachodnia część Europy nieco inaczej widzi tę rzeczywistość nam tutaj bardzo bliską, która też zmieniła, tak jak pan powiedział, i teatr, i widza, i ma na pewno wpływ na nas wszystkich odwiedzających dziś teatr. Ale to, co pan powiedział, jest ważne, że widz coraz częściej też szuka kontaktu z aktorem, chce wejść w interakcję podczas spektaklu, że te zabiegi stają się właściwie naturalne. Kiedyś ta bariera sceny była dużo większa. No jesteśmy chyba też przesyceni konsumpcjonizmem. Mamy dość już galerii handlowych i tylko zakupów w niedzielę i szukamy czegoś treściwego. Mi się wydaje, że to jest każdemu bliskie, by znaleźć i nadać jakiś sens w czasach, kiedy multikulturowość, ale też no, ilość impulsów, które nas bombardują z wszelakich mediów, staje się powoli już nie do zniesienia, więc widz szuka kontemplacji, szuka refleksji i co najważniejsze też próbuje gdzieś poprzez patrzenie na teatr odnaleźć siebie. To tak na koniec naszej rozmowy, tak się zastanawiam, czy to forum to nie będzie coś, mówiąc oczywiście tytułem sztuki, coś pomiędzy, coś co da też nowy być może impuls do kolejnego forum, bo to chyba jest bardzo ważne po tym pierwszym, że to drugie też ma zupełnie inny wymiar.
No ja myślę, że spotykając się tak wielu profesjonalistów z Europy, każdy ma świadomość, jak teatr, jaki może być piękny wpływ na kształtowanie świadomości widza, na społeczeństwa. I też ci ludzie, profesjonaliści z całej Europy mają świadomość, jaką odpowiedzialność mają, żeby rzeczywiście budować tę świadomość, oczywiście poczynając od siebie i poczynając od swoich rozwiązań, swoich narzędzi, po to, żeby móc tak naprawdę, wiem, że to jest górnolotne słowo, służyć państwu. To przyznam szczerze, panie dyrektorze, że jest pan optymistą, bo mówicie, że ciężkie czasy dla teatru, ale one są może rzeczywiście ciężkie ekonomicznie, natomiast wieje dużo optymizmu z tego, że jest mnóstwo idei, dzięki którym teatr powinien się rozwijać. Bez misji tak naprawdę teatr właściwie nie istnieje. To znaczy naszym obowiązkiem jest jednak budowanie jakiegoś racjonalizmu, etyki i znowu powiem górnolotne słowo i piękna w nas. No i tego piękna państwu też życzymy podczas tego niezwykle ważnego wydarzenia, jakim jest drugie Europejskie Forum Teatralne, które odbywa się w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Pan Norbert Rakowski, dyrektor Opolskiego Teatru, był naszym i państwa gościem podczas forum. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze, za spotkanie. Zapraszamy do teatru.